W liście do Galacjan, drugi rozdział, od 17 do 18 wersetu, znajdujemy dowód przeprowadzony przez Pawła, że powrót do prawa mojżeszowego albo do zakonu czyni z Pana Jezusa Chrystusa sługę grzechu. Czyni z Chrystusa sługę grzechu. Wersety, drugi rozdział, 17-18 werset. Jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie, bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Apostoł Piotr wraz z innymi wierzącymi z Żydów porzucił prawo mojżeszowe jako środek usprawiedliwienia, by zostać usprawiedliwionym przez Chrystusa. Rezygnując jednak ze spożywania posiłku z poganami, apostoł Piotr powrócił do przykazań zakonu, do przykazań prawa, dokładnie do tych rzeczy, które wcześniej odrzucił. Jeśli miał rację, porzucając prawo jako środek usprawiedliwienia, to nie mogło być słusznym powracanie do jego przykazań. Apostoł Piotr zrezygnował przecież z prawa ze względu na Chrystusa. Jeśli jednak postąpiłby słusznie, zwracając się ponownie ku niemu i szukając w nim rozwiązania, oznaczałoby to, że Chrystus doprowadził go do podjęcia błędnej decyzji. Było to przecież niemożliwe. Chrystus nie może nakłaniać nikogo do fałszywego postępowania. On nie jest przecież sługą grzechu. Jest więc oczywiste, że powracanie do prawa, jako środka zapewniającego usprawiedliwienie, prowadzi ludzi do odbudowywania rzeczy, które wcześniej zburzyli. Czyli doprowadza nas do budowania, odbudowania rzeczy, które wcześniej zburzyliśmy. Tym samym stajemy się przestępcami wobec prawa. I dochodzimy do kolejnej argumentacji, że wierzący chrześcijanin jest martwy wobec prawa. Wierzący chrześcijanin jest martwy wobec prawa. I to mówi nam werset 19 drugiego rozdziału. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Apostoł najpierw zastosowuje tę prawdę wobec siebie samego, a następnie w ujmujący sposób w kilku słowach przedstawia chrześcijańskie stanowisko. Ewangelia przynosi człowiekowi Bożą sprawiedliwość, prawo zaś wymaga od człowieka sprawiedliwości i ogłasza śmiertelny wyrok nad każdym, kto w 100% nie wypełni jego przepisów. Człowiek jako grzeszna istota musi więc umrzeć. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wiemy więc, że ani apostoł Paweł, ani też nikt z nas nie wypełnił przepisów prawa, a więc według zasad prawa zasługujemy na wyrok śmierci. Werset 20 kontynuuje tę myśl, rozwijając ją w tym kierunku. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Dla każdego, kto wierzy w Jezusa, sprawiedliwy i zasłużony wyrok śmierci został wykonany na Chrystusie, w Jego zastępczej śmierci. Jego śmierć to śmierć naszego starego człowieka, nad którym zaciążył wyrok śmierci. Zatem wierzący może powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Każdy, kto w ten sposób przeszedł ze śmierci przez śmierć w śmierci swego zastępcy, uwolniony jest od prawa. Prawo jest w stanie osądzić człowieka jedynie na podstawie życia, jakie on prowadził do momentu śmierci. Nie ma mocy nad martwym człowiekiem, natomiast każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa Pana, umiera, to znaczy nie żyje już starym życiem upadłego człowieka, nad którym swoją moc ma prawo, nad którym władzę ma zakon. Widzimy zatem, że zakon w żaden sposób nie jest w stanie zaszkodzić ani dosięgnąć tych, którzy umarli z Chrystusem. Umierając dla starego życia, do którego odwołuje się prawo, jako nowo zrodzeni wierzący otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie. To dlatego apostoł może powiedzieć: żyję, więc już nie ja,
ale żyje we mnie Chrystus. I kontynuując tą myśl, widzimy, że pełnię i doskonałość nowego życia oglądamy w Chrystusie Jezusie Panu. Pełnię i doskonałość nowego życia oglądamy w Chrystusie Jezusie Panu. Jeśli chcę zobaczyć to nowe życie w Jego pełni i doskonałości, muszę spojrzeć na Chrystusa. Kiedyś jeden z chrześcijańskich pisarzy, John Nelson Darmy, powiedział: gdy kieruję moje oczy na Chrystusa, gdy widzę Jego posłuszeństwo, gdy widzę czystość, łaskę, współczucie, cierpliwość, oddanie, świętość, miłość, całkowitą wolność od wszelkich przejawów egoizmu, wtedy mogę powiedzieć: takie właśnie jest moje życie. Choć może ono zostać przyćmione, to jednak nadal pozostaje moim życiem. Naszym przywilejem jest uważanie siebie samych za martwych wobec prawa, abyśmy mogli żyć nowym życiem dla Boga. Inną niezwykle ważną prawdą jest fakt, że nowe życie, podobnie jak każde życie na ziemi, ma i musi mieć na uwadze jeden cel – podtrzymywanie i zachowywanie swego istnienia. Skoro Pan Jezus jest naszym życiem, staje się On również celem naszego ziemskiego bytu. Tak więc apostoł może dodać: a obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Poprzez wiarę widzimy Chrystusa, patrzymy na Niego, polegamy na Nim, karmimy się Nim i trwamy w Jego miłości. Mamy wspaniałą świadomość, że w głębi, całej głębi swojej niepojętej miłości, która kazała Mu oddać za nas samego siebie, On zawsze stoi po naszej stronie. I z tego możemy powiedzieć, że powrót do prawa podaje wątpliwość, konieczność ofiary Chrystusa. Więc Chrystus umarł nadaremnie, jeśli w prawie jest jakakolwiek podpora. Werset w drugim rozdziale, 21 werset. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł niepotrzebnie. Powracając do prawa i uznając prawo za środek usprawiedliwienia, czynię samego siebie przestępcą wobec Niego. Jednak powrót do zasad prawa kryje w sobie coś więcej. Oznacza zniwelowanie, unicestwienie łaski Bożej, a nawet idzie jeszcze dalej. Jeśli rzeczywiście istnieje możliwość usprawiedliwienia poprzez zakon, poprzez prawo, to śmierć Chrystusa nie była wcale niezbędna.